Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, pierwsze co pójdziemy zrobić, to w sumie jak już tutaj jestem, to możemy naładować oko Innosa. Ostatnio pokonaliśmy kamiennego smoka i teraz zdobyliśmy już tyle łusek, że możemy sobie pozwolić na nową zbroję, także to jest rzecz, którą na pewno, ale i to na pewno będę chciała zrobić. Mamy bardzo dużo punktów nauki do wydania. Mamy też parę jeszcze spraw do ogarnięcia. Ale tak, pójdziemy się jeszcze najpierw przespać, bo kompletnie ja nic nie widzę i podejrzewam, że wy też nic nie widzicie. No bo wiadomo, jak to z tym wszystkim jest. Zresztą widzę, że Janek tutaj też śpi, więc do niego tak łatwo bym się też nie dostała, jakbym chciała. Myślałam, że będę miała lepszą widoczność, ale chyba jednak będę musiała zasłonić rolety. Nie mów, że o tym nie wiedziałam. A może i nie. Sama nie wiem. Cześć Janek. Jesteś bardzo mi potrzebny dzisiaj. Co do tych smoków. Zabiłem kilka smoków. No i co? Jesteś przecież łowcą smoków, prawda? A czy ty również nim nie jesteś? Już ci powiedziałem, że wolę robić broń niż brać udział w polowaniu na smoki. Mamy smocze łuski. Mam te smocze łuski dla ciebie. Dobrze, da się coś z tego zrobić. Wróć jutro, ta część powinna być już gotowa. No dobrze, zbroja jest gotowa, no to musimy jeszcze raz się przekimać. Nie mów, że o tym nie. Ja nie wiem, czy... Ja kompletnie nic nie widzę. Czemu nikt mnie nie słucha? Chyba jednak trzeba będzie zasłonić roletki. Ale to się jeszcze okaże. Będę chciała też wrócić do miasta portowego, bo tam mamy do oddania Ramirezowi sekstans i jeszcze możemy przy okazji chyba ogarnąć sprawę z rogami dla Bastera, możemy mu je podrzucić. Chociaż to i tak nam nie zakończy zadania, także może jeszcze nie. Było dokładnie tak, jak mówisz. Ale ten sekstans moglibyśmy na pewno zwrócić. Zbroja jest gotowa? Tak, to prawdziwy majstersztyk. Możesz ją kupić, jeśli chcesz. Dam ci specjalną cenę. 12 tysięcy sztuk złota. Co? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Muszę jakoś zarobić na życie. Bierzesz? Albo do widzenia. Chcę kupić zbroję. Sam widzisz, że warta jest każdej sztuki złota. No i sami widzicie, że kosztowało nas to naprawdę wiele. Przeskok nie jest jakiś ogromny. Przed ogniem ma, co ciekawe. A nie, dobra, ma więcej. Prezentuje się oto w ten sposób. No i dobra. I możemy chyba już z tym coś tutaj więcej robić. Polowanie na smoki. Talbin podobno będzie czekał przy... przełęczy, także może nawet udałoby nam się to dzisiaj zrobić, jakbyśmy tak wzięli do przełęczy. Wzięlibyśmy też miksturę prędkości. Mieszków jeszcze mam, widzę, dużo, także raczej na spokojnie. Tylko zanim, to tak, co ja mam tutaj przyszykowane? Mamy do miasta portowego pod siódemką. Ważne, żeby pamiętać. Do majątku ziemskiego, czy będę chciała? Nie wiem. Na pewno będę chciała później dostać się właśnie do miasta portowego, żeby zwrócić to, co trzeba. Może przy okazji kupimy sobie jakiś ciekawy zwój na smoka, typu demona albo, nie wiem, deszcz ognia. W sumie dlaczego by nie? Wracamy w takim razie prosto do Corinis. Znaczy w sumie cały czas jesteśmy na wyspie Corinis, ale do... miasta samego w sobie, pod siódemką mówiłam, ale jeszcze zanim pod siódemką, to tutaj będzie czekał Talbin za furteczką, także pójdziemy tam od razu. Może nie w ten sposób. Chociaż w sumie widzę, że mogę tu zejść normalnie w miarę. To niech będzie. Ojejku, w ogóle nie wiem, jestem jakaś taka dzisiaj, wiecie, zaczęłam odcinek, ale czuję, że go nie zaczęłam, tak się jakoś dziwnie wszystko klaruje. Do kolonii. I mamy Talbina. Także ogarnijmy od razu z nim questa. No proszę, przełęcz nie była chyba aż tak straszna. Dzięki za ratunek. Proszę. Znalazłem ten kamień na przełęczy.
Myślę, że ci się przyda. To chyba kawałek rudy. Niech Inos macie w swojej opiece. Dobra, gościu, dziękuję bardzo. Do miasta portowego lecimy i do gildii złodziei. Potem jeszcze sprawdzimy, czy mogę coś ciekawego tutaj kupić, czy nie za bardzo. Byłoby dobrze, gdybym mogła. Nie, no wiecie, jest jak jest. Ja już chyba brałam u ciebie wróżbę. Tak mi się coś kojarzy. Miałam iść do gildii złodziei. Troszkę się zakręciłam i nie poszłam tam, gdzie trzeba. Dobra. Zastanawiam się, czy... jak te punkty teraz rozdysponować w ogóle nauki. Kasia Ramirez jest chyba tutaj gdzieś dalej. O, witam cię. Mam dla ciebie sekstans. Niewiarygodne. Naprawdę udało ci się go zdobyć. Proszę, naprawdę zasłużyłeś sobie na te pieniądze. No duża sumka, nie powiem, że nie. Czy ja mam dobrze głośność, bo nic nie słyszę, muszę przyznać. Dobra, nie stójmy w miejscu. Czy ja coś jeszcze mam do załatwienia? Rogi. No to na razie mnie raczej nie obchodzi. Smocze jaja to też nie. No to chyba byśmy wrócili od razu na przełęcz, tylko byśmy sobie dali many. Co to jest? Goblinie jagody, mogą to zeżreć. Dobra, od razu zrobimy tak. Do przełęczy, do zamku. Gdzie jest przełęcz do tego? Tu jest. I wracamy. No, to był szybki wypad, musicie przyznać. Zróbmy jakiegoś save'a, bo jeszcze nie zapisywałam w ogóle gry dzisiaj. Z wyjątkiem tego startowego. I co? I się tak teraz zastanawiam. Chyba czeka nas teraz ognisty smok. Bodajże Feomatar chyba. Z tego co pamiętam. I tam bym chciała właśnie też poekspić w okolicy, jak już tam będziemy. Także chyba fajnie. Zastanawiam się tylko, od której strony się tam dostać, żeby mi było wygodnie. Na pewno... Dobre pytanie. Ja tak dzisiaj troszeczkę chaotycznie funkcjonuję. Czy ja muszę się gdzieś teleportować? Chyba niekoniecznie. Przejdziemy sobie przy zamku, bo chcę się dostać na ziemię orków. I tamtędy przejść. Ja naładowałam to oko Inosa, prawda? Tak, załóżmy je od razu, żebym później nie zapomniała. No i przy Feomatarze... Dowiedziałam się przy okazji, tak zmieniając delikatnie temat, że podobno w Gothiku 2 podstawowym właśnie te smoki regeneracji nie mają. Kurde, nie zajrzałam sobie do kupca, żeby kupić jakieś zwoje, ale szczerze zauważyłam, że nie potrzebuję ich, bardziej potrzebuję mikstur, więc... Kurde, mogłam się wybrać jeszcze na zamek jednak. Mogłam się wybrać na zamek, dlatego że tutaj by się przydało potworzyć mikstury. Zacznijmy od mikstury szybkości, bo na pewno już mam ich troszeczkę dużo mniej niż miałam. Mogą się nam przydać, przynajmniej takie ze 2/5. I teraz jeszcze te lecznicze, chociaż te małe by się przydały. Nie wiem, w co zagospodarować te punkty. Podobno bronie fajnie tutaj wyglądają. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie tego kowalstwa. I myślę, że w takie kowalstwo możemy iść, a jeżeli chodzi o tamte późniejsze, to chyba w 5 rozdziale może nas Bennett nauczyć tamtych fajniejszych broni? Chyba? Chyba tak. Kurde, tych mikstur to też się tworzy. Czy naprawdę? Najgorsze jest to, że to jest ta taka malutka, najmniejsza. Ale no przynajmniej mogę sobie pogadać w tej chwili. Ile mam? 11. No to 11 to mi się na nic nie zda. Przydałby się jakiś zwój demona, to byśmy wytukli smoka w bardzo szybkim tempie. A może nawet takie tworzenie szkieletu by później w sumie pomogło? Wymagana mana 30. Powodzenia.
Szkieleta goblina co najwyżej mogę sobie zrobić. Duża kula ognia, przemiana w topielca. Pięść wichru. Maksymalny wydatek many 50. Nie wiem. Ostrze burzy. Dobra. 12 mikstur, no. Czym? Nie mam już nawet menzurek. To też jest w ogóle ciekawe, że nie wiedziałam. Dobra, to zanim wyruszymy, to jeszcze bym się chciała nauczyć tutaj tego kowalstwa przynajmniej troszeczkę. Czy tutaj ktoś sprzedawał ostrza i takie rzeczy? Nie pamiętam. Hey. Może Reton ma takie rzeczy? Co? Kiepski miecz zębaty ziele. Masz dwa ostrza. To się może przydać później. Cześć Janek. Hey, naucz mnie kowalstwa. No. Co? Ogólnie nauka. Naucz. Co? I tutaj mamy te miecze. Ciężki, magiczny miecz dwuręczny. To tak, na razie zrobimy tak, że ja sobie to po prostu zapiszę, bo kowalstwo i tak będę chciała mieć. Także to jest rzecz, która mnie tutaj cieszy. Chwila. Naucz mnie kowalstwa. Co? I teraz tak, magiczny miecz półtora ręczny. Nauczmy się tego. I teraz powinna w dzienniku zobaczyć, co potrzebuje do zrobienia. Wykonane zadania tutaj, wykuwanie. Trzy bryłki rudy. Czy ja mam trzy bryłki rudy? Powinnam mieć takie rzeczy. Mam sześć. Janek, odsuń się. Cudownie. Hej, ty. Aha, no to fajnie. Ale czy ja muszę mieć ostrze jakieś? Podejrzewam, że powinnam mieć chyba, nie? Tylko to nie od ciebie teraz znowuż. Chryste, tu się ludzie po prostu wymieniają jeden z drugim. Daj ty mi chociaż te dwa... A może ja mam pręty, a nawet nie wiem. Mam surową stal. A może to jest tak, że musimy zrobić tu... Teraz by się przydało chyba kowadło. Typie. Weź sobie idź gdzie indziej. Co? Hej, ty! Dobra, może szybko złapiemy? Hej, ty! Nie ma tu drugiego kowadła. Niestety nie ma. Muszę poczekać, aż gościu skończy kuć. Co tam, Ferosik, u ciebie? Pokaż mi, jak udoskonalić umiejętności. Czego ty uczysz? O, siły uczysz. Też nie byłoby głupie, ale najpierw bym chciała broń wykuć. Która jest godzina? 10:27. Nie wie, komu wierzyć. Myślicie, że będzie kół w południe? Może nie. Dobra, bo chciałam iść na smoka, a widzę, że robię jakieś dziwne rzeczy. Wiecie, chcę to po prostu przetestować. Czy ten miecz jest na przykład lepszy od mojego, czy nie jest. Kujesz jeszcze? Nie. Szybko, bo zaraz mi... Dobra. Samodzielnie wykuty miecz. Ciężki miecz. Stworzyłeś broń. Ciężki miecz dwuręczny. Jest gorszy. Chociaż szczerze mówiąc to chyba wyniesie to podobnie, bo tak, siły 65. Dobra, czyli nie opłaca mi się tego chwilowo uczyć, z tego co widzę. Czyli się tego nie uczymy. Dobra, to takie testowańsko było. Czyli mam na razie najlepszą broń, jaką mieć mogę. Dobra. To co? Myślę, że weźmiemy sobie miksturę prędkości za moment. Tylko tak, ja spam do południa? Nie, to dobrze. Dobra, pozwólcie, że już się wyleczymy tym. Znaczy, wyleczymy. Podniesiemy sobie tutaj naszą żywotność. I teraz tak, do zamku czy na przełęcz? Na przełęcz by było dobrze. Bo tutaj sobie obiegnę tak, jak będę chciała. Mam nadzieję, że dobrze robię. Zastanawiam się, co tam będzie do ekspienia w okolicy. No i nie wiem, bo nie pamiętam za bardzo, jak tam tereny wyglądają. Wiem, że tam jest jakiś wielki wulkan podobnoż. I to jest wszystko, co wiemy. I jeszcze przy górskiej fortecy, tak mi się przypomniało teraz, że zostawiliśmy troszeczkę expa i...
Z jednej strony niepotrzebnie się stamtąd teleportowałam, bo miałam tam iść później, w tamte okolice, po jaszczuro ludzi, a z drugiej, no, trzeba było się teleportować, bo był problem pod tytułem... Było ciemno po prostu. Było ciemno, ja też nie miałam już full HP, tylko było tak naprawdę w sumie słabo. Dobra, i od tej strony powinno nam być wygodnie. Tu jakieś wargi są nawet. Mam wrażenie, że dzisiaj jestem dosyć taka melancholijna, albo mi się tylko wydaje. A, bo to są orkowie, dlatego tutaj nie szłam. Znaczy, nie żebym się bała orków czy coś, ale... Nie mam do końca w planach wybijania tego w tym momencie. No i już kolejny poziom. Tego to się akurat nie spodziewałam, nawet ja. Ale potem dostaniemy pieniądze od Bospera. Ja tu nie biegałam? Że tutaj tyle biega wszystkiego? O, broń nam się zbagowała. O, i się odbagowała. Okej, tutaj jest więcej tego shitu. Mogłam sobie dać w siłę nawet, bym powiedziała, ale wiecie, na razie sobie radzę całkiem dobrze. To chcę też troszeczkę te punkty potrzymać. Na jakieś inne wydatki? Późniejsze? Dobra, tutaj są orkowie. No i tak, ja chciałam tutaj popiec tak, jak żeśmy biegli wcześniej do Hoszpaka. I tam już widać na górze jakąś łunę. Także prawdopodobnie dobrze biegnę. Te tereny, bo tutaj nie byłam. Zróbmy zapis i chodźmy w te okolice. Jeszcze po raz 10 się upewnię, czy mam oko na sobie. Mam. I ładowałam je na pewno. Okej, mamy ekipę z Warszawy. Dużo ich tutaj. Dobra. Dobra, tamci się zblokowali, także to jest jakiś tam plus dla mnie. Dziękuję panom za mikstury lecznicze, bo się przydadzą. A, bo tam szaman jest jakiś też. Dobra, zapiszmy się gdzieś tutaj. Dobra, ekipa. Panie ork szaman. Dobra, bo mi będą tam przeszkadzać. Masakra. Wiecie co? Może się będę ziołami leczyć? W sumie dlaczego by nie? Mam ich też dużo. Dobra, może nie polną jagodą. To zjem, bo mi to się nie przyda do niczego. Korzeniem to może też nie. Nie, no bez sensu. Już lepiej tutaj się tym mięsem chyba leczyć. Albo nie. Kurczę, dobra, no niestety trzeba jakąś miksturkę wypić. Nie widzę tego polowania. Niech będzie, że zostaniemy przy tym. A, bo ja to muszę pozbierać sobie teraz. Nie ma czego plądrować. No tak. O, akurat mi się mikstura prędkości skończyła, bo tu mieliśmy niezłą jazdę. Niczego tu nie znajdę. Dobra, to pokonane. Chyba wszystko zebrałam.
Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Tak, pi razy oko. Tam jest ich więcej. Chodź tu. Dobra, bo... Okej. O, irytujecie mnie już. Okej, okay, tutaj jest jakiś kuferek. Możemy spróbować otworzyć. Pewnie nic ciekawego. O, nawet jest Jakim to domu jest pusty? Byłam tu? Znaczy, może i tu byłam, ale... Nie wiem. Dobra, jesteśmy na terytorium orków. Widzę kolejnego orka. Dzień dobry, serdecznie witam. Zapraszam, chodź tu. Coś widzę niechętnie. Niechętnie teraz się chcą na mnie rzucać w ten sposób, co wcześniej. Dobra, panie Warg. Do widzenia. Nic tu nie ma. No i jak tutaj wygląda sytuacja? Jest więcej orków. Tu jest więcej wargów. Są ogniste jaszczurki też, dobra. To jest to, na czym mi zależało. No. Dobra, posprawię. Ja się tak, wiecie, delikatnie rzecz biorąc, zdaję oklepywać, bo... Jakbym tak miała każdego przeciwnika wywabiać... Dobra. Akurat z ognistymi jaszczurkami jest całkiem fajnie. Tu nic nie ma. Zróbmy jakiegoś save'a, bo kurczę, później wiecie, przygwożdżą mi orkowie i będzie problem. No i okej. Mogłam się nauczyć tych wszystkich w sumie rzeczy. Chociaż prawda jest taka, że to mi się później nie przyda w ogóle. Za bardzo. To wiecie, dodatkowe po prostu pieniądze. Czy my pod starą wieżę Xardasa możemy iść? Chyba możemy. Tu widzę, że praktycznie orków nie ma. Dobra. Znaczy wiecie, to brzmi całkiem logicznie, no bo oni praktycznie całkiem okupują okolice, wiecie. Tam leży ktoś martwy. Oni praktycznie całkowicie okupują okolice po prostu... no zamku. Tu jest was dwoje. No tutaj tak się nawet całkiem przyjemnie bym powiedziała XP. Widzę, że ci orkowie mają trochę więcej IQ. Wycie. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Konkretniej o to, że po prostu nie szarżują na mnie tak bez celu. No i dobra, tam się nie dostanę. Och, wiecie, ekspowisko, po prostu jedno wielkie ekspowisko. Ja teraz, jak już tutaj jestem w czwartym rozdziale, to chcę wycisnąć po prostu stąd jak najwięcej.
Mianowicie po prostu chodzimy, ekspimy i niekoniecznie zajmujemy się tylko samymi sobie smokami. Tu widzę, że zaatakowali orkowie. Nie wiem, czy tutaj się uda komukolwiek w ogóle przeżyć. Ła, no chyba wszyscy pomarli, nie? Właśnie o tym mówiłam, że ja teraz się nie wyleczyłam. I tutaj właśnie dokonamy żywota. Kiedy zrobiłam zapis? 57 chyba. No to już wiemy, że tutaj niestety grupa nie przetrwała. Nie będę się tam w takim razie na razie pchać. Bo się to źle dla mnie może skończyć. Szczególnie, że się nie wyleczyłam wtedy. Dobra, bo już nie mam siły. Dużo tych orków, dużo tego wszystkiego. Ale chyba warto. Dobra, tam na razie nie będę podchodzić, tam gdzie się leją. Może później. Chwilowo tutaj bym się jeszcze przeszła. Tutaj jest, ten most się jak widzicie zawalił. Tam chyba na dół można zejść. Można, ale tam nic chyba nie ma. Dobra, zwiedzamy, ale tak wiecie. Trzeba pozwiedzać też troszeczkę spokojniej. Nie pchać się tak wszędzie, bo do niczego nas to nie zaprowadzi. Dobra, są kolejni orkowie. Te okolice już znamy. Tak naprawdę. Pobiegaliśmy tutaj. Jak my stoimy z czasem? Pewnie chujowo, no. Tak jak myślałam. Najwyżej zrobimy sobie odcinek o nazwie Ziemia Orków, bo w sumie to miałoby chyba jakiś sens. Dobra, bo... Nie chce mi się tutaj nie wiadomo czego robić. No odcinek o nazwie Ziemia Orków chyba nie będzie niczym głupim. Bo w sumie wiecie, przydałoby się to tereny też wyczyścić, a nie tak tylko od razu biegać za tymi smokami. Bo to nie jest aż tak do końca praktyczna rzecz. Chodź tutaj. Dobra, dwa strzały. Ktoś wyciągnął broń, bo słyszałam. Chyba, że to był szczęk jego wyjmowanej broni. Nie zdążył zrobić nic ponad to. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Gdzie ten drugi warg? Tu jest. Dobra, tu możemy też sprawdzić, co się dzieje. Ja tutaj powinnam biegać w sumie wszędzie, chyba na miksturze prędkości. Okej, tu się nic nie dzieje. Dobra, to okej. No, czyli tak jak myślę w sumie, to będzie dobry pomysł, żeby tak właśnie nazwać ten odcinek, czyli Ziemię Orków. Tam jest ich aż troje. Trochę mam za mało HP, żeby się tak rzucać. Tutaj są same wargi. No i dobrze. Tu niby mogę wleść, ale tutaj chyba nic nie będzie dla mnie. No to tylko ten mięsokopacza.
No, witam serdecznie. Tu też jest ich aż troje. Dobra, mam większą jedną, to wypijemy. Dobrze, że ci orkowie mają przy sobie te mikstury, bo bez tego też byłoby tak, wiecie, cienko. Trochę. Wiecie, ja też nie chcę nie wiadomo gdzie wychodzić. Tutaj, bo tak jak wiecie, sobie postanowiłam za cel, będziemy tak teoretycznie zwiedzać te lokacje. Czyli chyba wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi konkretnie o to, że właśnie jak będziemy szli na lodowego smoka, to będziemy zwiedzać te okolice lodowe. Jak to będzie jakiś smok ognisty, no to właśnie tutaj te ziemie orków, bo tutaj królują takie tematy. Widzę, że dużo tych orków jest naprawdę. No tylko byleby się tak nie dać, wiecie, otoczyć. No, powiedziałam coś o nie dać się otoczyć. Dobra, może jakieś kryty wejdą fajniejsze. Dobra. Czyli no tamte już okolice, będziemy chyba tam wracać później też. Niczego tu nie znajdę. Chyba, że się już przejdę tutaj teraz, bo też mogłabym. Tutaj jeszcze z tego, co widzę, tak bardzo ogniście to nie jest. Znaczy się lodowo. Tutaj w sumie też są jakoby ziemie orków jeszcze, no nie? Smocze zębacze i zębacze. Może być. I tak chyba na smoczego tego, znaczy na smoka, pójdziemy później, w kolejnym odcinku. Dzisiaj typowo expimy, zwiedzamy Górniczą Dolinę po zmianach, za niedługo kolejny poziom. Nie dziwi mnie już to ani trochę. O mój Boże! Chyba się troszeczkę przeceniłam, nie? Nie, najwyżej będziemy się, wiecie. Dobra, bo mnie podgryzają te wszystkie zębacze. Najbardziej te smocze. No nie powiem, pogryzły mnie dosyć solidnie. Myślałam, że to troszeczkę mniejsze jest stado. Myślę, czy zbierać z nich rzeczy. Wiecie, chodzi mi o te wszystkie pazury, bo to głównie pazury mam z nich. Czy w sumie potem to można opchnąć. Także może warto zebrać. Może jakiś cieniostwór się trafi? Tu mogą być gdzieś szkielety, tak sobie teraz myślę. No i są. Tak jak mi chodziło po głowie. Tak jest i w istocie. Dobra, najwyżej się na mnie rzucą hurtem. Tu jest nieumarły ten cieniostwór. Szkielet idzie. Dobra, widzę, że ze szkieletami już sobie nawet radzę. Ach.
Czemu tam to ciało tak skacze? To było bardzo dziwne. Nic tu nie naprawdę ma. Nawet rogu z tego nie ma? To się akurat zawiodłam. Okej, 7 wytrychów, miecz, mięso, dżin. Ten miecz to chyba największy żart, jaki tutaj mogę znaleźć. Jest jakaś mikstura, może jest jakaś stała. Tak, stała mikstura siły, to akurat się bardzo cieszę. I 50 bełtów, to też może być w sumie. Dobra, no to opłacało się tutaj przyjść, pochodzić, coś porobić. Szkieletongi trochę pobić. Ich tutaj będzie więcej. Powiem wam, że nawet jestem zadowolona z takiego obrotu spraw, bo nie będziemy tak szybko wcale kończyć. Tylko trochę pozwiedzamy. O, tu jest Korangar. To też jest ciekawe. Zapomniałam o tym kompletnie, że on tu jest. Witaj. Hej. Ja cię skądś znam. Jesteś Korangar. Byłeś świątynnym strażnikiem w obozie na bagnie. Nazywaj mnie po prostu Angarem. Odkąd Bractwo Śniącego przestało istnieć, nie używam dawnego tytułu. Dziwne. Twoja twarz wygląda znajomo, ale nie wiem, kim jesteś. Wszystko w porządku? Ech, od jakiegoś czasu nie mogę się porządnie wyspać. To przez te koszmary. Jak się tu znalazłeś? Po upadku bariery ukryłem się w górach. Postanowiłem wreszcie coś ze sobą zrobić. Przez kilka dni włóczyłem się po okolicy, aż wreszcie obudziłem się w zamku. Nie pytaj mnie, co się ze mną działo, bo nie mam pojęcia. Co gorsza, zgubiłem gdzieś amulet, który miałem od lat. Zwariuję, jeśli go nie odnajdę. A co się stało z pozostałymi członkami Bractwa? Ostatnia rzecz, którą pamiętam, to widok zapadającej się bariery i towarzyszący mu przeraźliwy, paraliżujący zmysły krzyk. Padliśmy na ziemię, wijąc się z bólu, ale głos nie milkł. Stawał się coraz głośniejszy. Aż nagle nastąpił koniec i wszyscy rozbiegli się w ciemną noc, wrzeszcząc jak opętani. Nigdy już ich nie zobaczyłem. No, my wiemy, co się stało. Podobno wszyscy z Bractwa to są poszukiwacze. Gdzie dokładnie zgubiłeś ten amulet? Musi być gdzieś tutaj. Podejrzewam, że mi go ukradziono. Muszę go odzyskać. Okej. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Czemu nie? Żadna pomoc nie zaszkodzi. Coś nie tak? Słyszysz to? Nigdy w życiu nie słyszałem czegoś tak przerażającego. Nie wiem, o czym mówisz. Ja nic nie słyszę. Wszystko tu cuchnie śmiercią i zniszczeniem. Wejścia do tej krypty strzegą odrażające istoty. To kryjówka mrocznej, złowrogiej siły, której poddani nawiedzają nasz świat. Jestem prawie pewien, że mój amulet jest gdzieś tutaj. Co się kryje w tej jaskini za skałami? Coś nie pozwala mi zbliżyć się do wejścia. Jaskini strzeże magiczna istota. Widziałem ją w nocy, jak przeczesywała okolice. To straszne, odrażające stworzenie. Sunie w tej z powrotem między drzewami i wydaje się, że wysysa życie ze wszystkiego, do czego się zbliży. Chodźmy dalej. Spróbuję, ale bądźmy ostrożni. Dobra, Angar, a gdzie ty teraz idziesz? Pewnie... Tylko ja tam twojego amuletu... Chyba, że mam iść tutaj. Powiem wam, że nie zauważyłam tego szkieleta. O kurde. Dobra, ale chyba damy radę. Który mnie atakuje? Aha, wszystkie. No dobra.
Aha, świetnie. Nie mogę nic zrobić. Tylko śmierć i zniszczenie. Muszę się stąd wydostać. Dobrze, tylko wiesz co, bo ja jestem w lodzie uwięziona i... Okej, udało się. Amulet magii. Magiczny amulet Angara. Zaraz mu to oddamy. Szczerze mówiąc, to zapomniałam sobie kompletnie o tym zadaniu. Więc nawet dobrze, że tu przyszłam, bo teraz przynajmniej możemy jakoś ciekawiej nazwać odcinek. Miksturka. Co to za miksturka? Chyba do many. A, stała do many. To akurat jestem zdziwiona. Wodę święconą nawet mam. Tu jest kuferek. Otwarty. Laska. Menzurka. No nic tutaj, wiecie, jakiegoś bardzo ciekawego nie ma. To trzeba przyznać, że... Łowcy i zwierzyna. Już to czytaliśmy chyba z 15 razy. Myślę, że oddamy Angarowi amulet i będziemy stąd zmykać. Nie wiem, czy te kości zbierać? Czy mi się to na coś w ogóle przyda? Złote naczynie to akurat pójdzie na sprzedaż. Tu jest kufer. Lewo, prawo. No to trafiłam te 5 sztuk złota. I mikstura życia większa. Tutaj regał. Czy tutaj gdzieś nie było przycisku, który by otwierał to miejsce? Ja bym tylko chciała coś sprawdzić, wiecie? Włączymy na chwilę cheaty. I wejdziemy tu. Dobra, nie da się tak. Okej, okay, czyli tam nic kompletnie nie ma. Wiecie, bo... Gdzieś w jakiejś modyfikacji tamten teren był wykorzystany i zastanawiałam się, czy to nie jest tak, że tam da się dostać i tam coś ciekawego jest, ale okazuje się, że tam jest tylko i wyłącznie śmierć. Także nic jakby... ważnego. Angar, mam twój amulet, wiesz? Tylko ty się chyba mi zbagowałeś. Okej, okay, jednak nie. Witaj. Znalazłem twój amulet. Dzięki. Już straciłem nadzieję, że go jeszcze zobaczę. Dlaczego tak bardzo ci na nim zależy? Dostałem go w prezencie. Rozumiem. Co zamierzasz robić dalej? Wynieść się z tej przeklętej doliny. Kto wie, może się jeszcze kiedyś spotkamy. Bywaj! Dobra, no to bywaj. Zardzewiały miecz dwuręczny. Cudownie. Goblinie jagody. Czy oni mogą przestać mi to dawać? Irytują mnie szkielety. No i już kolejny poziom. To jest czasami za proste, powiem wam. Ale tutaj muzyka drżeje mi do ucha, że po prostu nic nie słyszę. Dobrze, że pojedynczo przychodzą. Dobra, chyba podwójnie trzeba bronić. Przez większość jednak czasu. No, dawaj. Nie mam całego dnia. Dobra. Okej, coś słyszałam, jakiegoś demona chyba. To był poszukiwacz? Tak, a co oni tu robią? Myślałam, że ich nie ma w tym. Ty ćwoku. Tego to się akurat nie spodziewałam. Może więcej ich tu jest? Runę znalazłam. A to jest runa teleportacyjna? Nie. Lodowa strzała.
Okej. Dobra, no to wydaje mi się, moi drodzy, że chyba zakończymy gdzieś w ogóle odcinek. Niczego tu nie znajdę. W tym miejscu. Udało nam się sporo zrobić, sporo ekspa zdobyć, sporo rzeczy pozwiedzać. Ogarnęliśmy zadanie z angarem. I tutaj bym sobie jeszcze kuszę wyciągła, może żeby się zorientować, czy coś tu jeszcze żyje, czy nie. Tam są jeszcze szkielety. A to tak szczerze, to moglibyśmy się ich pozbyć. Ale to chyba w kolejnym odcinku już, bo najlepsze jest to, a zarazem najgorsze, że ten teren jest tak rozległy, że naprawdę to jest bardzo dużo chodzenia. Dobra, niestety się dwa rzuciły. O. To już wiem, że moglibyśmy się pozbyć szkieletów w okolicy tego lasu, który mamy. No, moglibyśmy. Coś tu jeszcze znajdę? Więcej szkieletów. Dobra, no to jeszcze się tu przejdę. Tak, żeby dojść tam przynajmniej do dołu, gdzie jest lodowy smok. To nie wiem, nie chcę się czasami, wiecie, zbytnio bawić. W kolejnym odcinku już na pewno się udamy na ognistego smoka, bo już nie będę chciała tego przedłużać. Wiecie, tutaj była trochę wyjątkowa sytuacja, bo chciałam te tereny też mieć po prostu z głowy. Wiecie, bo tutaj zawsze jest tak, że ten exp jakoś zalega mimo wszystko. Tutaj jeszcze jest jaskinia, więc tutaj, a przynajmniej była zawsze. Nie ma jej? Czy tam wcześniej chyba? Okej, okay, multum smoczych zębaczy. Tam na dół później też zejdziemy. Ale to już chyba myślę, że za dwa odcinki może nawet. Ja już miałam kończyć, a widzicie, że jeszcze łażę i robię jakieś dziwne rzeczy. Ale nie, po prostu chcę zamknąć pewne sprawy. Już się potem tutaj nie cofać, najzwyczajniej w świecie. Zapraszam. Halo? Wiecie, wydaje mi się, że to jest logiczne. Że po prostu chcę już mieć to, że tak powiem, z głowy. Tak jak tutaj chociażby te smocze zębacze właśnie. I tam może też coś być. Tu jest sporo takich zakamarek, takich dziwnych rzeczy. Także zakończymy tutaj, myślę. Tylko jeszcze ta jaskinia. Smoczy zębacz. Okej. Okay. I sporo roślin. I skórzany mieszek również. I mamy bodajże deszcz ognia, także to się też może przydać. Obrażenia od ognia. Tylko, że widzę, że to nie jest tak, jak myślałam. To znaczy w Gothic 2 podstawowym nie da się używać deszczu ognia, jeżeli jesteśmy, a raczej nie jesteśmy, magami. No chyba, że inwestujemy 60 punktów w manę, ale myślę, że raczej nikt tego nie robi. Także łowca smoków będzie ubijał smoka gołymi rękoma. No i akurat jesteśmy w takim punkcie, że tam już się robi śnieżek biało. Czyli już tamte tereny zostawiamy na kiedy indziej. I co? I tak, będę już kończyła. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Nic tu nie ma. Ja lecę montować dla Was już ten film. Tak jak już wspominałam, w kolejnym nastawiam się na pokonanie ognistego smoka tak na 100%. Myślę, że całe Ziemię Orków już uda nam się obejść i zostaną nam tylko jakieś tam drobne rzeczy. Na przykład orkowie wokół chociażby zamku, co zostawię chyba w ogóle na kolejne rozdziały, bo jednak tych orków tam jest dużo i ta zbroja niekoniecznie pozwala mi na pokonanie tak wielkiej grupy. Szczególnie, że tam sporo jednak tych elit jest, a na razie no musimy dać w siłę.
Mam 59 punktów nauki, także myślę, że możemy już nawet do 100 siły dobić, jeżeli się uda. A byłoby super, jakby się udało, bo byśmy mieli z głowy pewne elementy, pewne aspekty już, tak całkowicie. Te tereny też ogarnięte, to też mnie bardzo cieszy. Tu jeszcze tylko zostały jakieś pojedyncze szkieletongi, ale w sumie większość już jest ogarnięta. Także tak, będę pamiętała, że tutaj mamy te rzeczy do skończenia. I co, dziękuję Wam, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć!